Witam was bardzo serdecznie, tutaj Albert Florkowski i dzisiaj będziemy grali w Five Nights at Freddy's 2. Jest to zarazem moja pierwsza seria, którą kiedykolwiek zrobię. To cóż, cokolwiek mówiąc, zaczynajmy. Grand reopening, vintage pizzeria give a new life, come be a part of the new face of the Freddy Fazbear's Pizza, what could go wrong? I tam dalej te pierdolę wszystkie, ile nam będą płacić, jakiś tam telefon do nich. Nie próbować, bo i tak ten telefon nie będzie wam działał. Okej. Dlaczego nie widać części kamer? Dlatego, bo nagrywam to w okienku. I już to mi się nie wygląda, nie wiem, pracuję, bo jakoś dziwnie mam ją. Zamknij się, co tam będziemy robili? Tylko nie chodzi o to, że nam mówi takie pierdoły, że ten. No, chodzi o to, że jaką tam pracę mamy. Że jesteśmy chyba, że to jest nasza nowa letnia praca. Czyli... No gdzie zacznie nam mówić różne tam rzeczy. Dokładnie wam powiem, o co tu chodzi. Mam latareczkę, której spada moc. Maskę. No i oczywiście żaden Five Nights at Freddy's, no prawie, nie mógłby być bez kamer. Tutaj mam również music box, którego będziemy musieli później sobie nakręcać, jak później to kółeczko zacznie spadać. Ci, którzy są nowi w grania w gry, takie jak to, to wam powiem, że z każdą nocą music box będzie coraz szybciej schodzić. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym wam pokazał endoszkielet. Bo jeżeli chcecie, to bardzo chętnie bym wam pokazał endoszkielet na przykład w drugiej nocy. Jeżeli nie wiecie, co to jest endoszkielet, to jest praktycznie to wszystko, co jest w środku animatronów. Czyli ich. Ja tutaj taka mała ciekawostka od Cicy, ona ma tutaj dziób. Ale jeżeli zejdzie ze swojego miejsca, to ona będzie mieć oczu i dzioba. Dzioba. Takie tam z maską. O, już widzicie, schodzisz. Tutaj na razie bardzo powolutku schodzi. No dopiero będzie później. A, jednak jesteś tutaj. Jakby co, sama gra nawet będzie nas ostrzegać, ile zostało nam music boxa. Ile nam zostało tego music boxa. Będzie tutaj się pojawiać wtedy, mniej więcej w tym miejscu, taki znaczek ostrzeżenia. Jeżeli włączymy kamerę i je będziemy na jakiejś innej, tutaj ten znaczek również się pojawi. Ja tutaj zaczynam sobie powoli ćwiczyć taktykę na noc. Którą to była noc? Na noc trzecią. Bo w nocy trzeciej, jak będą ruszać się stare animatrony, które są dokładnie tutaj. Tu mamy Freddy'ego, tu mamy Baniego. I tam gdzieś mamy Cikę. Ja nie chcę zużywać latarki. Chwila. Tu mamy Cikę. Jeszcze jest tutaj Foxy. Ale Foxy. On się tylko pojawia w drugiej nocy i go nie widać na tamtej kamerze. O, Bunny gdzieś poszedł. Bunny! Dzień dobry! Tak, Cika, ty... No, zaczyna się robić strasznie, no chociaż na razie... Dzień dobry! Ładna morda. Cika. Okej, Cika jest tu. Tutaj ją widać. Cześć.
Lizzie zdjęła swój dziób i oczy. Bani dalej się gapi na kamerę. Julia. Music box. Nic się nie dzieje, nacisko, nic się nie dzieje na razie. Au! What? A, ten! Cześć Freddy, wiesz, że ja cię nie lubię? Au! Dzień dobry. Jeżeli niektóre zwierzaczki stoją w korytarzu, to wolę na nie migać tą latarką niż... ich tych... O, bliżej jesteś. W ogóle dlaczego jak jesteś bliżej, to zaczynasz coraz bardziej otwierać swoją mordę? Ty tutaj dalej stoisz, to jest dobre. W ogóle jeszcze takie pytanie... Bug? Że jeżeli w odpowiednim czasie włączymy latarkę, możemy poświecić w masce. Ale jeżeli to zrobimy w odpowiednim czasie i tylko w odpowiednim czasie. Chico? Okej, okay, Chica jest... Okej, okay, okrążyli mnie, innymi słowy mówiąc. Tutaj jest Bunny, on dalej jeszcze nie wszedł do wentylacji. Tu jest Freddy, a tu będzie Chica. Widzicie? Dym, dym, dym. Dym, dym, dym. Piąta. Szybko poszło. Kto wchodzi? Zajebiście, obydwaj. Dlaczego nie? O, Freddy! Co, taki szybki jesteś? Idź stąd. Idź stąd. Pozytywco, ja nie mogę ciebie stracić. Pa! Chwila, what? Czekaj, jest tutaj? Chwila, a czeka dalej jest w wentylacji. Uch. No dobrze, chwila, jeszcze sprawdzę, bo ja nie lubię dumpska na czeki. Ale drugą noc zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie.